choć to było nie minęło już na zawsze. Coś kliknęło, Jezus zbawił nas od grzechu i dał wieczy, powód do uśmiechu. Seba Jones Odkrywca, nowych miejsc zdobywca. Witajcie moi przyjaciele. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, nazywam się Seba Jones Odkrywca. I jak na odkrywcę przystało, wiele podróżuję. Tak naprawdę większość mojego życia spędzam w podróży. I w czasie moich podróży staram się odkryć to, co nie zostało jeszcze odkryte. Odwiedziłem kraje takie jak Ameryka, dzika Australia czy zimna Rosja. Byłem w krainach, które są pełne niebezpiecznych zwierząt, takich jak tygrysy, jadowite węże albo olbrzymie pająki. Odwiedziłem też lasy równikowe, które są bardzo gorącym miejscem i gdzie często pada deszcz i które są porośnięte gęstą dżunglą, pełną lian, kakaowców i różnego rodzaju porośli, w których bardzo łatwo można było się zaplątać. Ale byłem też w miejscach, które były olbrzymimi pustkowiami i w których nie było w ogóle życia. I o jednym z takich miejsc chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. W południowej Ameryce leży jedno z najbardziej suchych miejsc na Ziemi. Pustynia Atacama to miejsce, gdzie bardzo rzadko pada deszcz. Jednak kilka lat temu wydarzyło się coś niezwykłego, ponieważ na spaloną słońcem pustynię spadła kropla, a potem kolejna i zaczął padać obfity deszcz. I padało przez kilka kolejnych dni, a kiedy przestało padać, ludzie byli zdziwieni tym, jak dużo deszczu spadło na pustynię Atacama. Ale to, co wydarzyło się kilka tygodni później, wprawiło wszystkich w zdumienie, ponieważ miejsce, które jest jednym z najsuchszych miejsc na Ziemi, bez życia, rozkwitło. Rozkwitło ponad 200 gatunkami różnego rodzaju roślin, w tym pięknych kwiatów. Miejsce, które było martwe, nagle ożyło. Okazało się, że pustynia Atacama skrywała w sobie nasiona, które były uśpione i które pod wpływem deszczu wykiełkowały i wyrosły z nich piękne rośliny. Miejsce, które było martwe, nagle ożyło. I kiedy myślę o tym, co wydarzyło się na pustyni Atacama, to przypomina mi się historia, która przydarzyła się Jezusowi. Pewnego dnia, kiedy rozmawiał ze swoimi uczniami, nagle przybiegł do niego człowiek, który był bardzo przejęty. I próbując złapać oddech, powiedział Jezusowi: Jezu, twój przyjaciel, Łazarz, jest bardzo chory i potrzebuje twojej pomocy. I widać było przejęcie w oczach tego człowieka i widać było strach o życie Łazarza w jego oczach. Ale Jezus z pełnym spokojem w głosie powiedział: nie martw się. Ta choroba nie będzie powodem jego śmierci. A potem odesłał tego człowieka z powrotem do domu Łazarza. 2 dni po tych wydarzeniach Jezus zwołał do siebie uczniów i powiedział: słuchajcie, mój przyjaciel Łazarz zasnął. Chodźmy do niego, abym mógł zbudzić go ze snu. Ale skoro zasnął, no to pewnie wyzdrowieje, powiedział jeden z jego uczniów. Ale Jezus na to: nie, mówiąc to, że zasnął, mam na myśli to, że umarł. I uczniowie nie do końca rozumieli to, co Jezus ma na myśli, mówiąc, że chce go obudzić, skoro umarł. Ale poszli z nim do Łazarza. I kiedy byli jeszcze w drodze, na spotkanie wyszła im jedna z sióstr Łazarza, Marta. I stanęła przed Jezusem ze łzami w oczach i ze smutkiem na twarzy i powiedziała: Jezu, gdybyś tylko był z nami, kiedy Łazarz był chory, pewnie byś go uzdrowił. A teraz już 4 dni leży bez życia w grobie. Chwilę potem do Jezusa dotarła druga z jego sióstr, Maria, i powiedziała dokładnie te same słowa: Jezu, gdybyś był z nami, pewnie byś go uzdrowił. Nawet Żydzi, którzy stali z Marią i z Martą, rozmawiali między sobą, mówiąc: czy to nie jest ten Jezus, który dokonał tak wielu cudów, który uzdrowił tak wiele osób? Pewnie gdyby był przy Łazarzu, kiedy jeszcze żył, pewnie by go uzdrowił. A Jezus, widząc smutek i rozpacz w oczach tych ludzi, powiedział do nich: proszę, zaprowadźcie mnie do grobu, w którym jest złożony Łazarz. I kiedy tam dotarli, ponownie poprosił: a teraz odsuńcie kamień, który zagradza wejście do grobowca. A potem już nie prosząc, ale dziękując powiedział: Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchałeś. A potem dodał: Łazarzu, wyjdź. I po tych słowach nastała cisza. Po chwili ludzie byli zdumieni, ponieważ ujrzeli człowieka w wejściu do grobowca. I to był Łazarz. Żywy. Człowiek, który przez 4 dni był martwy, nagle ożył. I oczy ludzi, które były przepełnione smutkiem, nagle przepełniły się radością. Ludzie nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Ludzie, którzy stracili nadzieję, że Łazarzowi można w jakiś sposób jeszcze pomóc, nagle ją odzyskali. I to właśnie było prawdziwą misją Jezusa tutaj na ziemi. Nie uzdrawianie ludzi, nie wskrzeszanie ludzi z martwych, nie udowadnianie komuś, jaką tą on mocą nie dysponuje, ale przywracanie ludziom nadziei. Przywracanie nadziei, którą stracili. I ten sam Jezus, który 2000 lat temu wskrzesił Łazarza i dał nadzieję ludziom, chce dać tą samą nadzieję również nam. I złożył nam obietnicę, że jeżeli uwierzymy w Niego i uwierzymy w to, co zrobił, czyli w to, że umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał 3. dnia, jeżeli w to uwierzymy, możemy żyć z nadzieją życia wiecznego. I tak jak ludzie w tamtych czasach, również przechodzimy przez trudne momenty w naszym życiu. Czasami ktoś z naszych bliskich zachoruje, czasami pokłócimy się z naszymi bliskimi, z rodzicami, z przyjaciółmi. Czasami ktoś powie nam, że jesteśmy do niczego, jesteśmy beznadziejni. I te sytuacje wpływają na to, że w naszym sercu pojawia się smutek. A czasami po prostu tracimy nadzieję na to, że nasza sytuacja może się zmienić. I ja nie powiem wam dzisiaj, jak poradzić sobie z problemami albo jak ich uniknąć. Ale mogę wam powiedzieć dzisiaj to, że można żyć nadzieją pomimo tych problemów. I tak jak Eksodus 15 śpiewa w swojej piosence "Było nie minęło", to ta obietnica, którą złożył nam Jezus 2000 lat temu, jest ciągle aktualna. Bo to było, ale nie minęło. Do zobaczenia!